Sędzia Igor Tuleja ma we wtorek 9 czerwca stawić się przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawie uchylenia mu immunitetu. W całej Polsce organizuje się ruch w jego obronie. Mieszkańcy Leszna będą go popierać w poniedziałek o godzinie 19 przed sądem przy ulicy Dąbrowskiego. Igor Tuleja, podobnie jak część środowiska prawniczego, nie uznaje Izby Dyscyplinarnej za niezależny sąd. Podstawą do takiego przekonania jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Europejscy sędziowie. Stwierdzili, że powołana przez Prawo i Sprawiedliwość Izba nie ma prawa do orzekania. Pozbawienie sędziego Tulei immunitetu otworzy drogę prokuraturze, jakikolwiek wyrok skazujący pozbawi go możliwości wykonywania zawodu. W poniedziałek o godzinie 19 w 150 polskich miastach mają się odbyć spotkania poparcia dla sędziego z udziałem 150 osób, bo tyle w dobie pandemii jest dozwolone. Wlesznie popierający sędziego Tuleje spotkają się przed sądem rejonowym przy ulicy Dąbrowskiego 2.